10 nieznajomych stanęło do pojedynku o 100 tysięcy złotych. Jedna zła odpowiedź i jesteś zmuszony pociągnąć za spust. Jeśli masz szczęście, pozostajesz w grze. Jeśli nie, nie zdążysz się nawet pożegnać. Twój pierwszy błąd może być tym ostatnim. A oto szef rosyjskiej ruletki, Henryk Talar. Witam w rosyjskiej ruletce. Tu trzeba myśleć z głową. Co widnieje na okładce płyty The Dark Side of the Moon zespołu Pink Floyd? Zdjęcie księżyca. Zaznaczmy. I sprawdźmy. Brawo! Kto nie zagrał na festiwalu Woodstock w 1969 roku? Strzelaj. Andrzeju. Dechu. Zaznaczmy i sprawdźmy. Mocno poczuj pod stopami to, na czym stoisz. Witam Państwa w finale rosyjskiej ruletki. Odpowiadam. Paryż wart jest mszy. Dynastia Bourbonów. Sprawdźmy, czy jest to właściwa odpowiedź. To już w ogóle jest super. Gratuluję, Andrzeju. Odpowiadałeś wspaniale, brawurowo, ale pamiętaj, to, co powiedziałeś, stojąc tu na kole, pomagała ci intuicja. Niech ci w życiu dalej pomaga szczęście. Mam taką nadzieję. Dziękuję Państwu. Dziękuję serdecznie. Na tym zakończyliśmy rosyjską ruletkę. Do zobaczenia.